Siemanko, jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Dzisiaj będziemy sprawdzać nowe bronie, jak myślę, zostały dodane jakieś laserowe pukawki. Trzeba będzie to badać. Ja mam teraz 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy to za mało, na pewno to jest za mało. Ja znam Rockstara, wiem, że to nie starczy na cokolwiek nowego, co zostało dodane do GTA. Trzeba jakoś szybko zarobić kasę. Ostatnio kupowałem te śmieszne samochody. Jednym z nich właśnie teraz sobie jeżdżę. Jak chcecie, możecie sobie obczaić. Zaraz, będę miał chyba jakieś też... Co ja z... Aha! Tak, podwójne lasery. No i właśnie! Pierwszy raz w GTA pojawiły się lasery i można było je montować w samochodzie, nie? Teraz można je mieć jako normalną broń i ponoć nie kończy się w nich amunicja. To jest bardzo ciekawe. Ale wiecie co? Ja mam strasznie paskudną postać. Jeśli pamiętacie całą tą akcję z kradzieżą mojego konta, no niestety, ale jeden z cheaterów mi się włamał i zmienił mi całkowicie postać. A mówiliście, żebym sobie ją naprawił, więc mamy taką opcję, mam ponad 100 tysięcy dolarów, więc akurat mogę sobie wygląd z tej postaci zmienić i tak też zrobimy. Okej, dajmy coś takiego. Podobieństwo do matki 100%. Powrót. Okej, rodziców wybraliśmy. Rysy tutaj. W sumie to już nie jest ważne, bo postać i tak już całkiem spoko wygląda. Możemy sobie wybrać nosek. O, właśnie, coś takiego. Zrobimy starą dawną masukę. O Jezu. No i fantastycznie! Mamy już postać zrobioną jak trzeba. Trochę dziwnie wyszło z tymi okularami, ale co tam. Jedziemy zobaczyć... Właściwie nie wiem, gdzie mnie teraz odrodzi. Ale pojedziemy zobaczyć sobie te bronie. Jestem ich strasznie ciekawy. To są takie lasery, one tam nie zadają jakichś... Może nie tyle obrażeń, nie wiem co one robią, ale wydaje mi się, że nie ma jakichś tam specjalnych animacji, jeśli w coś trafimy, bo większość broni miały takie swoje specjalne animacje, jakby dodawane do GTA, albo były od początku gry. Jak strzeliliśmy w jakiś tam samochód zwykłą bronią, to mieliśmy taką kulę, to wiecie o co chodzi. A laser powinien wypalać gdzieś tam, coś tam robić, nie? Z tym inaczej to powinno wyglądać niż w przypadku takich normalnych broni. A przynajmniej tak to sobie wyobrażam, nie wiem, nie testowałem tego jeszcze. W każdym razie, zanim kupię jakąkolwiek broń, będzie trzeba na to zarobić. I myślę, że sprzedam samochody, które sobie stunigowałem ostatnio. No i teraz to wygląda, kurczę. Może nie tak dobrze jak moja Asuka, którą zrobiłem jako pierwszą na PC, ale nie jest źle. Zaraz, tutaj możemy sobie modyfikować bronię. Nie wiem, co ten cheater mi tu pokupował, bo ten bunkier nie był kupowany przeze mnie, ale jest tutaj parę rzeczy, które też będzie można może wykorzystać jakoś do modyfikacji tych nowych broni. Kurde, biegam po tym bunkrze, nawet nie wiem jak się stąd wychodzi. Wow, a co to? A wy mi pisaliście o tym w komentarzach. Że jak się naciśnie hamulec ręczny i się dodaje gazu, to za każdym razem samochód robi Willy. Spoko, zapomniałem o tym totalnie. Ja teraz tak standardowo sobie ruszam z hamulca. Dziwne. Tak, tutaj w tych samochodach, wiecie, mamy różne piły. Oczywiście to jest totalne pay to win, bo kto nie płaci za nowe samochody, ten ma gorsze pojazdy i niestety trudniej jest takimi wygrać. Może nie całkowicie nie jest to możliwe, ale jest to po prostu trudniej, nie? No ale skoro już go mam, to mogę wam go zaprezentować, tak? No także te lasery, one jakoś tam... Ja nimi strzelałem trochę tymi pojazdami i nie zrobiły na mnie wrażenia. Są to lasery, więc spodziewałbym się raczej, że będą przecinać samochody w pół. Albo coś podobnego. No, że będzie to zadawało inne obrażenia niż po prostu takie zwykłe bronie, które mamy dostępne na samochodach do tej pory, czy tam takich właśnie ręcznych, przenośnych broni. A one jakby no nic nie robią z ludźmi, nie? No zresztą GTA ma takie ograniczenia, tutaj nie możemy zniszczyć całkowicie samochodu, rozczłonkować go, czy tam jakiegoś człowieka, ale jakieś takie inny rodzaj uszkodzeń by się przydał. What the fuck? To się właśnie wydarzyło. Co to było? Dobra, spadajmy stąd, kurde. Ja muszę sprzedać samochód i kupić nowe bronie, sprawdzić je. Kurde, z nimi to zawsze jakoś jest dużo zabawy. Z tymi policjantami. A ja nic nie zrobiłem, przejechałem może jednego człowieka.
Za to nie powinni mnie gonić, no bez przesady, to jest GTA, to takie rzeczy dzieją się na porządku dziennym. Doskonale. Właśnie, to może być ciekawe do pokonywania jakichś trudnych terenów, nie? Sprzedaj! O, proszę bardzo! To już mi chyba jeden samochód starczy. Pewnie, że sprzedamy. Spoko. 2 miliony. Ja go chyba za 7 milionów zrobiłem. Nie wiem, ale był strasznie drogi. Proszę bardzo, 2 miliony. Tyle nam na pewno starczy na to, aby kupić jakieś nowe bronie. Ale nie może być tak, że nie dojadę tam jakąś fajną furą, nie? Tu mam jakieś tam ciekawe. Co tutaj mamy takiego ciekawego? Apokalipsa? O, jednego mam zniszczonego. Ja już nie pamiętam, które jak się nazywają i które to są które. Wtedy kupowałem je jeden po drugim i tuningowałem od razu. Tyle milionów na nie wydałem, pamiętacie? Patrzcie, jaka bieda. Po co oni dodawali metacz ognia, jak nie można spalić takich prostych rzeczy? Jezu. Naprawdę Rockstar się nie wysilił z tym miotaczem ognia, jestem zawiedziony. Samochody wybuchają po dłuższym czasie, jak się w nie zionie ogniem. Nie daje to takiej satysfakcji żadnej, nie? Przecież lakier powinien się palić, tak dalej, tak dalej. A tutaj nic! Tutaj po prostu, o... Po jakimś czasie może się tam ewentualnie zapalić tak standardowo spod tych kół. O, ewentualnie tak i wybucha, nie? Nie ma nic nadzwyczajnego w tym. Jesteśmy już prawie u celu. Na szczęście jadąc tym pojazdem korki niespecjalnie mnie interesują. Nie wiem, jak ja wjechałem na ten samochód. Był dosyć niski. Okej, nikogo już nie podpalajmy. Zaparkujmy się tu ładnie. No, w sumie... Goni mnie jeszcze ta policja, czy nie? Nie no, chyba dadzą mi spokój już. Dobra. Chodźmy kupić tę broń. Mam nadzieję, że 2 miliony mi starczy, co? W ogóle mam ją odblokowaną? Nie wiem, który mam poziom. Mam poziom... 201... Nie, to nie mój. 131? Może mnie... Nie wiem, zobaczymy. Na pewno tu się kupuje? Chyba tak. O, jest coś. Wow, a co to za pukawka? Okej, okay, więc mamy coś takiego. 390... 400? Nie jest to takie aż drogie, jak myślałem. Pół miliona. Wdowi strach. Okej? Okay. Czy muszę... Tutaj mamy fioletowy kolor. Jezu! Coś jeszcze mamy tu ciekawego. To jest... Naboje możemy... Czyli mamy tu ograniczoną ilość naboi. Aha! Dajmy sobie pomarańczowy. Okej? Okay. Ej, czekaj, to nie wszystko! Ja kupuję wszystko. Więc jakiś atomizer. Do tego nie kupujemy amunicji. Aha, dobra. Czyli do tamtego kupujemy? Do tej jednej broni kupujemy? A może do tej drugiej też? Tak, to też kupujemy. Mało tej amunicji, nie? Wszystko pomarańczowe. Czy różowe. A dajmy sobie taki inny kolor. Tak, żeby było trochę inaczej. Chociaż w sumie ten zielony mi się podobał. Okej. Okay. No i mamy. Czekaj, czy ja mam to wyposażone? Teraz, bo... O, właśnie. Więc tak, pistolet. Okej. Okay. I broń specjalna. Zaraz. To chyba tu. Nie, tu jest broń specjalna. O, jest. Okej, okay, wychodzimy na zewnątrz. Zobaczymy, co to robi. Kurde, powinienem tym... Co to jest? Okej, okay, mamy autobus. Oh shit. Co? What? Wiecie co, ja może mam niski poziom, dlatego tak mało amunicji mogę ze sobą wziąć. Ale skandal! Kurde, na samym początku... Jezu, strasznie mało amunicji można wziąć. I tu mamy taki karabin. Widzicie, jak długo musiałem strzelać do autobusu, żeby się zepsuł? Chyba ten minigun jest mocniejszy, nie? Czy nie? Tak, takie mam wrażenie. A, wiecie co, moja suka może dlatego... nie może wziąć więcej amunicji, dlatego że ma po prostu niski poziom w strzelaniu czy coś. A potem jakby jej... bo ona została zresetowana, nie? A ta broń wydaje się bardzo niecelna. Czekaj, bo tu nie ma amunicji. O, o, zaraz zginę! A! Kurde.
Musimy sprawdzić jakoś dokładniej te bronie. Ale kurde, tak mało amunicji mogę tylko ze sobą wziąć. Gdzie ja się pojawiłem? A czemu nie? Aha, dobra. Kurde, zapomniałem jak tu się odradza nawet. Wszystko jest tu dla mnie nowe. Jakbym grał w nową grę. No dobra, no headshoty to wiadomo, tutaj nie ma co się spodziewać rewelacji, ale jak długo z nich będziemy musieli strzelać, żeby zniszczyć samochód? Serio? A nie można ich jakoś ulepszyć czy coś? Jezu, poważnie? Nie zniszczyłem tego samochodu? Ooo, co to jest? Nieźle. To jest chyba najciekawsza broń z tych wszystkich. Spoko, bo to zobaczcie, jeszcze wygina tutaj samochód. Mnie też może powyginać. Wiggle, wiggle, wiggle. Uwaga. Wow! A to jakimś takim promieniem robi, tak? Czemu ja mam tak mało zdrowia? Ginę szybko. No nie. O, a ciekawe, czy z tym z samochodu można strzelać? Muszę to sprawdzić koniecznie. Ja nie mogę. Trudno mi się gra. Dobra. Więc tak. Możemy tym. Tak się. O kurde, jakiego to ma kopa? To jest chyba broń z tych. Świerszczyk się chyba nazywał, z Men in Black, nie? I to jest taki jakby pocisk. Śmieszne. Jest chyba najlepsza broń z tych trzech, które zostały dodane. Jeszcze zobaczymy, czy da się je jakoś zmodyfikować. Ja mogę chyba wezwać Avengera. Terror Bay. A może tego wezmiemy? No dobra, niech będzie ten. Weźmiemy jakiś samochód, zobaczymy, czy mogę strzelać tym z samochodu. Jakby można było, to by było super. Jeep. Bierzemy tego. Obojętnie co, czekaj. To jest... Co? Nie można, ale lipa. Zobacz. Można strzelać z samochodu, nie ma tej broni tam. Tylko można ją na pieszo, to strasznie słabo. Bo ja bym chciał podczas jazdy tym postrzelać. Mogłoby być ciekawe podczas pościgów. Wygląda na to, że się nie da chyba. Wielka szkoda. No ale może jest opcja, żeby stuningować jakoś te bronie. A wiecie, że ja lubię wszystko tuningować, to trzeba będzie to sprawdzić. To był fajny zasięg. Musimy sprawdzić, jak to działa na innych graczy, tylko trzeba będzie amunicję dokupić. Jest źle. Ty, jakby tym strzelać, ale tak miniganem, wiecie. Jakby się w żadnej broni nie kończyła amunicja. Może można tutaj dojść do takiego etapu, że się w żadnej broni nie kończy amunicja. O, siema. Będziemy go strzelać? Nie, no chyba nie, to jest jakiś znajomek. Ja już nie pamiętam, dawno nie grałem w tego. W GTA. Okej, okay, więc tu mamy Terror Bike. Zaraz, tu można było modyfikować fury? Chyba tak. Nie fury, tylko ten, bronie. Mam nadzieję, że tutaj ten stolik do tuningowania jest kupiony. Boże, jakie wyposażenie. Zaraz, tutaj się... Co to, garderoba tu? A, jest tutaj, zobaczcie, coś jest. Dostęp do uzbrojenia. Pukawka, rewolwer. Ej, no nie ma tego. Karabin snajperski. Można to jakoś ten ulepszać? Można, tylko że to nie jest ta broń. Ej, to słabo. I co, ta broń taka już jest i elo? Nie, no to bardzo niefajnie. No to moim zdaniem... Opuść centralę. Moim zdaniem bardzo niefajnie. Przejdź do kabiny. Pyk. Co o tym myślicie? Tylko ja muszę jeszcze sprawdzić... Właśnie powiedziałem o testowaniu na innych graczach. Tej broni podjechał znajomy. No na nim nie będzie... Ej, ja w ogóle zapomniałem, że jest taki samochód jak ten. A rzeczywiście jest taki, bo zawsze miałem tego, gdzie można samochodem wjechać, nie? Tuningować to samochód. On był chyba z naczepą dodatkowo. Musimy dokupić amunicję. Będę musiał za każdym razem dokupować amunicję, jak będę... Chyba, że sobie teraz ulepsza sukę w strzelaniu. Nie pamiętam, który to poziom się zdobywało, żeby ona mogła wziąć więcej amunicji ze sobą. Bo takie 350 na tego minigana to jest malutko. Ile tam możemy wziąć? 350. Jezu, straszne. Ale myślę, że...
No doszedł Gana też. Nie, no to na pewno jest tak, że jak się ma wyższy poziom tam w strzelaniu, to można tej amunicji więcej zabrać, bo to jest zdecydowanie za mało. I nie możemy jej w żaden sposób ulepszyć. To jest skandal, a kosztuje bardzo dużo, nie? Straszne to jest. No dobra, ale... No trudno. Takie jest życie. Okej. Dobra, jedziemy sprawdzić, jak ta broń ma się na innych graczy. Czy da się na przykład zabić gracza headshotem jednym, powiedzmy, z tego karabinu? Ten karabin wydaje się być bardzo niecelny i szczerze, naprawdę liczyłem na to, że będzie można jakoś ulepszyć te bronie, no bo nie są dobre. O, czekajcie, coś jedzie w moją stronę. Ja wysiadam, mam nadzieję, że tu przyjedzie. Ja go chętnie poczęstuję moją najnowszą giwerą. Patrz! Udało się go zamordować. Jedzie coś tu dalej? Do mnie? O. Tam jedzie jakiś. Okej, to nie jest gracz, to nie był gracz. Dobra, więc ta broń w miarę podziałała, ale dopiero kiedy strzelałem graczowi w głowę, minigun tak samo by załatwił sprawę, prawda? Zobaczmy pojedynek teraz. Okej. To było bardzo proste go postrzelać w głowę. On miał jakiegoś automatycznego shotguna. A mimo to udało mi się go zniszczyć. No dobrze, to teraz mamy tą spluwę odrzutową, nazwijmy to. Ten pistolet. Możemy się schować tutaj za murkiem. Aha, bo tutaj mamy... Gdzie on tam jest? A! Nie sięga, ale prawie go sięga, kurde. Jak odrzuciło moją ciężarówkę. Tak, tej broni mam na szczęście nieskończoną ilość, bo ona się ładuje po prostu jak ten, de coś tam, to jest tam. Tam ich nie sięga ta broń, kurde. Ej, coś mnie tam... A, widziałem go. Kurde, mam to rozmycie. Powinienem sobie to wyłączyć, żeby strzelać. O kurde, ty! Ale mocno go zabiło! A on chyba miał mało zdrowia czy coś. Nie wiem, bo to aż dziwne! Jopiornicze! Oh shit! Patrzcie, ja miałem mało zdrowia. A i tak go zamordowało. Mi się wydaje, że on był potrącony tam przez kogoś i po prostu na hita był. I czymkolwiek bym go nie strzelił, to on by zginął. No nic, zobaczmy zasięg tej broni. On gdzieś tam jest, gdzieś tam kurde jest. Żadnej modyfikacji, nie można zainstalować do tej broni żadnego celownika kolimatorowego, nic. Ty uciekaj stąd, bo cię zabiją. Ty, bo oni się tutaj zebrali w tym autobusie wszyscy naraz. Nie, nie, ty uciekaj ziom. O nie, oni będą do niego strzelać, nie strzelajcie go. Kurde, bo ja ćwiczę tutaj. A on próbował ładunek pewnie dostarczyć, biedny, no. Dobra, chodźmy na innego gracza. Muszę tylko podnieść moją furę. Jakoś. Dobra. Podniesiona. O, czekajcie, tu mamy więcej graczy. Kurde. Ja pierniczę. Zabije mnie teraz. Ucieka. Dobra, biorę ten samochód i spieprzam stąd. Ej, powiem wam, że naprawdę mocne obrażenie zadaje na graczy ta broń laserowa, wygląda na to. Tak, jest tutaj. Cześć. Nie, z takiej odległości już nie bardzo, nie? Dobra, w grę wchodzi drugi pistolet. Ojej, co ja żem zrobił? To nie... Aha, bo on strzelił z wyrzutni. I ich zabiło wszystkich. O, jest ten typek tam. Patrz. Dobra, kamizelkę mu zjadło. O nie, ci jeszcze strzelają. Cholera wie, czy co ja mu zrobiłem. Ej, chyba mój samochód się zniszczył. No dobra, czas sprawdzić ten mały pistolecik. Akurat ktoś na mnie biegnie. O kurde, nie... Aha, dobra, to jest swój ziomek. To nie tego niszczymy. Idziemy tamtego. Czy to w ogóle zabija? Ja nie wiem.
kosmiczna broń, daj spokój. Saints Row. Okej, tu mamy kogoś. Gdzie on jest? Wow! Aha, okej. Czy on jest tam na górze? Nie wiem, chodźmy na pałę. Uciekł mi! Motorek miał tu. Okej, dobra. Zobaczmy, co się stanie, jak ja kogoś trafię tym. Jak dziwnie się tym strzela, Jezu. Ej, oni mi psują wszystko. Ja tu mam zamiar strzelać i z tych nowych broni sprawdzać to, jak to działa. Musimy kogoś trafić z tego pistoletu. Ja myślę, że to po prostu jakoś tam obezwładnia ludzi. Znaczy graczy, nie? I nic specjalnego więcej z nimi nie robi. A poczekajcie, a śmigłowiec? Okej. Śmigłowiec tak sobie, no. Nic się z nim też jakoś tam... A nie, dobra, trochę go... No dobra, śmigłowiec całkiem ciekawie. Co się stało? O kurde, to może być dobra broń do teamworku. Jak się kogoś trafi, zobaczcie, co się ta postać odlatuje w ogóle. Gracz, nie? Tu ma niezłego kopa. O kurde, ty. To działa jak ładunek wybuchowy, z tym, że nie zabija. To trzeba dobrze trafić, nie? Kurde, teraz niego nie trafiłem. Okej, zginąłem. Okej, czy da się go zniszczyć? Chyba słabo. Trzeba by było dokładnie w postać chyba trafić. Ale ta broń nie jest jakoś tam zabójczo dobra. Jak myślicie? Ta laserowa. Chyba, że na pojazdy na pewno wiemy, że nie jest dobra, nie? Ale z graczy robi sieczkę, kurde. Ojej, zabiło go. Dwa strzały yellow, tak? Okej. Nieźle. Wow. Okej, ale chyba tak rozwalić samochody to się nie rozwali, tylko go się po prostu przewróci. I tak bardzo ubolewam, że nie można tym strzelać z samochodu. W ogóle z żadnego pojazdu chyba. Może z motocykla się da. Może to działa jak shotgun czy coś takiego. Myślicie, że z motocykla jest szansa, że to będzie... O, ktoś na mnie biegnie. Pojedynek. Może mnie zabije, to policja przestanie mnie gonić. Chodź tu. Teraz gdzie on? Okej! Całkiem dobrze to działa, nie? Jak widać. W sensie, jak kogoś raz trafisz, tylko trzeba chyba centralnie kogoś trafić. Jak się kogoś raz trafi, to on się przewraca i wtedy można go po prostu łatwo dobić, nie? Ja nie wiem, czy go trafiam, czy nie. No to chyba... Tak, to trzeba bezpośrednio trafić raczej. Tak jak on jest za murkiem, to mu chyba nic nie zrobię. Chociaż nie, życie mu coś tam zabrało. Tak, on się dopiero odrodził. Zabiło go. Nice. O shit! Jezu! O mój... Ta mała giwerka jest chyba najlepsza! Znaczy, gdybym miał więcej amunicji do tych broni, no to by było lepiej, tak? Ale... Ale no wydaje mi się, że ta na początkującego gracza, jak ktoś właśnie może mało amunicji z sobą wziąć, to ta mała jest, kurde, zabójcza. Jezu. Dobra, zobaczmy, jak ta laserowa na ludzi działa. O kurde, tutaj nie ma rozmowy w ogóle. Jezu, coś mnie zabiło, policja mnie zabiła. Kurde, ale na graczy jest zabójczo mocno. To jest chyba taki selling point dla tych broni. Rockstar wie, co graczom dać, żeby siali zniszczenie. Także laserowe bronie tylko na ludzi, wygląda na to. Ale jaki odpierdol. Musimy jeszcze sprawdzić koniecznie, czy się da... O, tutaj jest jeszcze ten ziomek. Musimy sprawdzić... O, właśnie tu mamy broń. Taka. A, ty wziął kompresora.
Speniał! Nie chce się już strzelać. Nie dziwię się mu, ja też bym nie chciał się strzelać. Jest totalnie OP. Poleciał gdzieś tam w kosmos. Czekaj, tam biega jeszcze ten typek. Cip! Tak spiernicza. Ja nie. Ja też sobie tu pójdę. O! Oh, o! Oh. Okej, okay, żyję. Jest tam. Kurde, to naprawdę mocno zabija. Ło! Ej, o! Jezu, to jest jak wybuch prawie, nie? Kurde, i zobaczcie, nie zabraknie nam amunicji. Jest naprawdę mocna broń. Kurde. Taka wkurzająca mocno. Się dwóch sa. O. A, bo tam ten ze snajpery wali, tak? Ciekawe, czy ja mam to. Nie, zostało mi za mało amunicji, żebym go zamordował. 17 nabojów. Myślicie, że dam radę? Kurde, nie widzę go tam na dachu jest. Okej, okay. Widziałem go przez chwilę. Ale ta broń chyba nie będzie miała tam zasięgu, nie? Ciężko, żeby miała. Okej, okay, tu mamy jakiegoś gościa. Przypatrzeć, czy tamten gdzieś nie wystaje zaraz. Schodzi na dół. Jaka wojna w ogóle. Aha, tamten jeździ tym. Lata tym opresorem MK2. Jeszcze pamiętam nazwę. Gdzie on jest? No, gdzieś tam jest. No dobra. Wylądował sobie znowu, tak? Widziałem go na górze. Teraz zginę. A, to jest cwaniaczka. No, wychyli się czy nie? Wiem, że tam jest. O! Policja mnie dobiła. Chyba tym małym pistolecikiem bym tam nie dostrzelił, ale gdyby się udało, to mógłbym go zastrzelić za tej osłony. To jest niesamowite. Znaczy, można też tak zrobić. W sumie nie wiem, czy jest jakakolwiek taka wybuchowa broń, oprócz RPG, która dałaby radę w ten sposób zniszczyć kogoś. Nie? Tylko, że tutaj mamy chyba mniejszy zasięg niż RPG, ale ten pocisk też leci sporo szybciej. Zobaczcie, co się dzieje. A tego... Ja wiem, co? Widzieliście to? Co się wydarzyło? Gdzie on jest? Gdzie ty grasz? Z pizzą jechał chyba, czy coś? Zniszczyło go. Ty, to z tego, przy odrobinie szczęścia z opresora mógłbym go strącić. Ale to ciężko chyba, nie? On za szybki jest. Ja wierniczam, to było genialne. Gdzie on jest? Ty, ale to by było boskie, gdyby się udało go z ten strącić. To robi jakiś taki impuls elektromagnetyczny czy coś, nie? Okej. Okay. Ale musi być wystarczająco blisko i musiałby dosyć wolno lecieć nade mną czy coś, nie? To jest jedyne jego safety place teraz. Kurde, nie mam żadnej amunicji do tej nowej broni. Będę musiał znowu jechać ammunition chyba i zamówić. A tego nie mogę namierzyć. Jakoś się chyba zamawiało tą amunicję, nie? Kurde, za daleko jest. Bo to też ma taki ograniczony zasięg, ale na blisko to jest, kurczę, zabójcze. Tylko trzeba dobrze celować, dobrze strzelać. Widzieliście, jak tego motocyklista, jestem w szoku. A tak jakbyś mógł strzelać pociskiem, który po prostu wywraca wszystkich, nie? Autobus? Nie ma opcji. Kurde, mnie to też może zabić. Muszę uważać. Dobra, ktoś tutaj na dole jest. Au! Teraz ja jestem na dole. O! O, siema! Aha, dobra, włączył sobie ten. Od razu wsiądłem. Nie dziwię mu się, że włączył sobie niewidoka, czy tak, jak to się nazywa? Pasywny tryb chyba. Ja też bym włączył. Ale ja wiem, co on kombinuje. On sobie teraz włączy zaraz ten normalny tryb. Będzie chciał mnie zamordować. Tak. Dobra, weźmy samochód i jedźmy uzupełnić amunicję. Ja tylko nie tylko jeden wszedł tutaj na niewidoka, widzę. Hehehe, cwaniaczki. Cip. Szkoda właśnie, ja bym musiał sprawdzić, znaleźć jakiś motocykl. I sprawdzić na motocyklu, jak to działa. Czy działa w ogóle? Okej, sprawdźmy. Stacja benzynowa. Kurde, to się nigdy... Jak chciałem zniszczyć stację benzynową, znowu wyszedł ten koleś, który... O nie... Nie chciałem go zabić.
Uzupełniłem sobie amunicję, ale całkowicie zapomniałem, że można tą amunicję uzupełniać sobie z menu tego pod M. Tam jest taka opcja, nie? Całkowicie o tym zapomniałem. Ten mi podszedł akurat pod strzał. A ja chciałem zobaczyć, jak to niszczy po prostu inne obiekty. O, tu jest ten gość od motocykla. I on chce sprawdzić, jak się spada chyba z motocykla. Ja nie mogę wsiąść na motocykl, ale może jako ta druga osoba mógłbym strzelać z tej broni, gdybym był pasażerem, nie, na motocyklu. Bardzo ciekawe. Dobra, poszukamy jakiegoś moto, a zresztą ja chyba powinienem mieć jakikolwiek motocykl, a może nie, no chyba nie mam. Kurde, gdybym miał to swoje stare konto, na pewno wiedziałbym, że mam motocykl, a teraz to kurde, ciężko powiedzieć. Okej, mam jakiś motocykl. Czy tu będzie ta broń? Nie, to by było zbyt piękne, żeby tu była, nie? Kurde. Co mnie tutaj? Cip! Z daleka mnie strzela teraz. Ojej. Popsuł mi ten... Ale szkoda, że nie można z żadnego pojazdu strzelać tymi broniami. Dobra, sprawdźmy zasięg tej laserowej. Teraz jest taka... O, jest tam. Jest taka dogodna sytuacja, tylko on ma chyba snajperka i może mi łatwo strzelić. Ale ta broń chyba nie ma dobrego zasięgu. Sprawdźmy tą. Nie wiem, czy... Ty, strzela ten samochód tam. Ale ma duży rozprysk chyba. Nie wiem, czy go zabijam. Nie wiem, czy go... O, skończyła się amunicja. Nie wiem, czy go strzela tam. Chyba nie ma takiego zasięgu. Czekajcie, bo tu są te barierki. Przez te barierki powinno przestrzeliwać, nie? Chyba nie. Chyba za ciężko. Znaczy za słabo, za mały zasięg ma po prostu ta broń. Jest... Nie jest zbyt do takich rzeczy. Ale i tak, największe wrażenie zrobiło na mnie to. Można strącać motocyklistów z motocykli podczas jazdy. To jest ekstra. To jest naprawdę ekstra. Dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.